Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Kingdom of the Dead. I kochani, mamy kolejne mapki, tu już mamy wszystko zakończone, ale ja bym chciał wrócić do naszej posiadłości, żeby zrobić to na maksa. Tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszą mapką. Mam nadzieję, że szybko pójdzie, nie będę zbytnio zbierał tych przedmiotów, znamy ją, więc myślę, że to ogarniemy. Dobra, lecimy. Podpnę te swoje FPS-y, bo w tej chwili powiem wam osobiście, że uploaduję stronę i FileZilla strasznie jest wymagające, jeżeli chodzi o głupotki i o RAM i o dysk, więc mam nadzieję, że nie ma żadnych przecinek, ale raczej nie ma. Chyba są stabilne FPS-y. Właśnie, bo ja muszę sobie przypomnieć, jak się w to grało. Miałem lekką przerwę. Lekką przerwę przez Danganronpę oraz przez... Kurwa. Przez Trowela. Więc zróbmy to tak na szybciorka. O, nie ma. Dobra, w sumie nie muszę nawet się bawić z nimi. I tak uznając życie, to zaraz spadniemy. Wow! 23 pociski. Wow, sztygałganie. Won do piekła. Piekła. Dobra, tu jest wszystko wzięte, wszystko. O, chciałem TNT wywalić. Ale mi się doigrał. Ale mi się doigrał. Powiem wam, że mam teraz pierwszy wolny weekend już od nie wiadomo kiedy. I powiem wam, że tak chilluję fajnie. Że po prostu to jest świetna rzecz. O, tu można było wejść. A tu się da wejść? Tu się nie da wejść. Przynajmniej jeszcze na razie się nie da wejść. Tak zglądam za tymi dokumentami. Ale to mi chyba pokaże mniej więcej, kiedy mam je wziąć. Wow. No już tak szybko? No, naprawdę szybko. Walimy go w opetynę. Au, wow, 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 wow. Jeden hit, a tyle DPS-ów? O ty. Ała. Ej, dobra, bo to się robi niebezpieczne. No, bez jaj, 24 pociski. Ile ty możesz żyć? No, umrzyj w końcu. Dwa pociski mi zostały, w sumie już zero. Jeden HP, no i pięknie. Mamy problem. Czekajmy, aż gnój podejdzie. Tam jeszcze leci pies, nie, to nie pies. Dobra, uff. Ledwo... Co mnie zaatakowało? Tam widziałem jeszcze jednego. Widziałem, spokojnie. Ej, dobra, to ta mapa wygląda niebezpiecznie. Wygląda niebezpiecznie. Myślałem, że wcześniej było trudno, ale tutaj jest również trudno. Jakiś HP by mi się przydało, bo zaraz padnę. Zaraz, kurde, wizjonę ducha. O, jest, dobra. Mamy heala na szczęście. Ej, nie przypominam sobie, żeby one tutaj były. Kurde! Won. Gołgany. Teraz ty. It's time for you! Ładujemy sobie ten super movement style. Ojej, powiem wam, że naprawdę jest kicha. Naprawdę jest kicha. A myślałem, że tak szybko sobie przelecimy to, bo to pierwszy poziom. Ale widzę, że nie. Widzę, że nie. Teraz będą ci magowie, prawda? Prawda. Może dlatego, że ja miałem taką przerwę. Ops. Dobra, was już możemy tutaj bez problemu ręcznie pozbawić głowy.
Dobra, panów już nie ma. Panom dziękujemy. Kolejne HP. Musimy zacząć używać tego miecza i innych podwójnych umiejętności. O kurde, au. Ale naprawdę celowanie tutaj nie jest takie kurde proste. O nie, facet z shotgunem. Ja też już mam. No serio, jak w Doomie. Dobra. Panu już dziękujemy. Panu już dziękujemy. Panu też i panu też. Dobra, trochę ammo. Kurde, ale to się ciężkie robi. Dobra, paniczku, uciekaj. No i zaczynamy znów. Znów zaczynamy. Tu jest jeszcze jedna skrzynka. Weźmy ją, rozwalmy. To jest druga. Zawsze takie HP-ki. No, and shit. Here we go again. Ole. Nie dla psa kiełbasa, dla pana to... O nie! Kurczak mały. Na ciebie tam shotguna. Co, już taki odważny nie jesteś. Już taki odważny nie był. Gdzieś tu jest. Headshot! O nie, oko. Oko Saurona. Dwa oka Saurona. Dwa oka Saurona. Nie. Trzy oka Saurona? Chyba trzy. Musimy go bliżej złapać. Wow, 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 wow. Ha, sam się rozwalił. Opa. O nie, nie, nie. Dobra, jednego się pozbyliśmy. No kurde. Dobra, kolejny się pozbyty. Dobra, udało się. Ten już z głowy? Nie, jednak ma głowę. Trzeba trochę wyżej od głowy celować. Dobra, oczka pokonaliśmy, nie jest źle. Tam był jeszcze HP. Gdzieś tutaj. Gdzieś to było tu, prawda? Dobrze pamiętam. Dobrze. No nie, landrynki się obudziły. O, kurka, wódka. Padł? Padł. Surprise, motherfucker. Dobra, zabite? Zabite, tu jest skrzynia. Kurczak? Czemu ze skrzynki wypadł kurczak? No. No ty co, na dwóch łapach jak płotka z Wiedźmina? Jak płotka z Wiedźmina? Dobra, popadało gówno, popadało. Zostały dwa. Z dwoma to sobie chyba poradzimy. No te są najgorsze, dużo amunicji z nich schodzi. Nawet bardzo dużo. TNT, przyda się na bossa. Panie bossu, bossy bossu. Lecimy do pana. Sejwik. I lecimy dalej. Więcej ammo. Dobra, ciebie to... Au, wow, wow, nie ma. Hehehehe, nie ma.
Więcej ammo, ale nie mam jeszcze innej broni. Spadaj na bambus. No to jak zwykle. Won gnoju. Drugi gnoju też won. Są cztery. Cztery gnoje. Dobra. Wykończyliśmy gołgany. Jezu, nienawidzę tych kurwa ptaków. Ptaki są najgorsze. Reszta to tam easy, jakoś tam sobie dajemy radę, ale te ptaki są przerażające. O kurde! No nie, 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 nie. Ptaszku, chodź tu. Dobra, spadł z rowerka. Reszta tam luz. Bo on gnoje. Dobra, popadało bydle. O Jezu, te ptaki są po prostu okropne. Nie lubię tych ptaków. Ty też z rowerka spadłeś, rozumiem. No. Dobra, ten też z rowerka spadł. Bania. I zaczynamy chyba bossa. Bossy bossów. Żadnego najścia mi nie musisz wybaczyć, przyjacielu. Hop, hop, hop. Wszyscy padli? Wszyscy padli. Więcej ammo, więcej rzeczek. Zbieramy i wchodzimy w dół. Może mi się porwał z motyką na słońce, kurde, jeżeli chodzi o... o te bossy na maksymalnym trybie trudności. Nie możecie powiedzieć, że nie. Jest ciężej? Znacznie jest ciężej. Znacznie jest ciężej. Zapisałem. 12 minut, no 13 w sumie gramy już. I zaczynamy. Hop. Ale go wyjebało. O nie! Tylko nie umrzyj, nie umrzyj, nie umrzyj, nie umrzyj, nie umrzyj. HP wesz? Wszedł? Nie wszedł. Pyk. Zostały już tylko zwykłe. O, ty co, Terminator? Dobra, popadało. Popadało, ale żyjemy. To będzie ten NPC właśnie, z tego co pamiętam. No to pewnie oczka się zaczną. Prawda to czy nieprawda? Prawie go zastrzeliłem. Prawie go zastrzeliłem. O! Dobra, śmierdziele padły. Amen. Bo tam jest chyba jeszcze więcej śmierdzieli. Bierzemy te potki. Na szczęście mamy już full HP. Skakujemy na górę. O nie! Wow! Ale bania. Ale banieczka mi wpadła. Jeszcze masz... jak żyć? Ło! Ło, 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 ło. Hopa! Umarł. Umarł i nie żyje.
No czasami ładne te triki wyjdą, no szkoda tylko czasem. Dobra. Umarli. I to niekoniecznie chodzi o zombie. Znaczy, zresztą czy zombie może umrzeć? No właśnie, to jest pytanie za milion punktów. Czy zombie może umrzeć? Au, 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 au! Au, 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 dobrze, że tak mało biją. Dobra, uciszyłem ich. Au, ty parszywcu. No nie mogę ich trafić. Dobra, jednego nie ma, drugiego nie ma. Jak tak, to nie mogę ich trafić, a tak zabiję dwóch naraz. Nie, krzycz. Sejwik. Sejwik, sejwikens. Więcej szpików, amunicji. Lecimy dalej. No i tu tego gówna też będzie sporo, prawda? No, na szczęście mamy otwarte drzwi i hellhoundy. Won. Gnido dworska. Patrzę, czy z tyłu przypadkowo jeszcze mi się jakiś drań nie zakradł. Dobra, padł. Umarł i nie żyje. Ten też. Serio, słyszę ich z tyłu. Hellhound. Poszedł mi stąd. Gdzieś jest jeszcze jeden. Big Bania. O, tu nas nie było wcześniej. I są te notatki. I powiem wam szczerze, że pewnie bym olał sprawę i bym tego nie zauważył. Jak nie z broni, to z miecza. Jezu, tu jest za małe pomieszczenie na to. Dobra. Udało się, udało. To teraz to będzie Mortal Kombat. O ile trafię w końcu. Trafiłem. I to nawet dosadnie trafiłem. Umieraj. Dobra, headshot. Pyk. Pyk. Chyba dużego słyszę. W ogóle jeszcze nie było psów. Staram się ich powycinać stąd, ale... Ale jak to wyjdzie? Zaraz się na scenie pojawią. O, słyszę wybuchającego gnoja. Słyszałem wybuchającego gnoja. Nawet go widzę. O kurde, sporo ich tu jest. Co to jest? Co to jest za paskustwo? Co to jest za gówno? Shotgun. Shotgun! On ma jakieś bazuki! Jeszcze żyjesz? Jeszcze żył gnój jeden, no. Dobra, teraz już nie żyje na pewno. O, ale tu ich jest dużo, ło! Jak na polowaniu. W oko trzeba trafić. W oko Saurona. Pyk. Wszyscy? Ktoś jeszcze chce ze mną się zmierzyć? Ty jeszcze chcesz, widzę. Już chyba żaden.
Sprawdzę na wszelki wypadek. Jeszcze jeden był. Ale już chyba więcej nie ma. Już nadal coś słyszę. Oż ty gnoju. Masz farta, żeś nie trafił. Czemu tego nie wziąłem? To jest dobre pytanie. Wszyscy? Wszyscy. No i w sumie dużo nie straciliśmy. Uff. Zapisujemy, bierzemy broń i idziemy na dół. No ile HP mi tutaj wyleciało. Tylko żeby teraz nie przegrać, bo nie będę miał amunicji w ogóle. Nic a nic. Wszyscy? Dead? Dead. Nie no, ten machine gun to jest jednak coś. Fajna broń. Au, 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 au. Problem. Chyba się już tego problemu pozbyliśmy. No serio, mega dużo ich tu wylatuje. Boję się, że za chwilę wyskoczy ten duży potworek i mnie po prostu ściągnie z planszy. I będzie game over. O, właśnie na przykład tu. No ale i lammo poszło. On też nie jest dobre. To też nie jest dobre. Od cholery ammo schodzi. Podgana może poużywajmy, bo do niego mamy od cholery ammo. No ale tu nie poużywamy niestety, musimy ich pościągać najpierw. Ale tu ich nie ma, tu ich nie ma. Oni się dopiero chyba zrespią. Tak patrzę, żeby tych latających szczylów nie było. Au! Skąd? No skąd? Jak ty się tu wziął? Jak on się tam wziął? Wszyscy? No i wątpię. Au. Wow, 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 ptaków to się tu nie spodziewałem. Znaczy, mogłem się spodziewać, ale się nie spodziewałem. Au, oż ty szczylu jeden. Po drugiej stronie pewnie też coś będzie. Tylko piórka były. Bania. Tylko to będzie. Jeszcze niżej, rozumiem. Dobra. Ops. Już ich nie ma. Jest jeden. No, złaś, 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 złaś. Nie ma mnie tu. Dobra, padł. Gdzieś tu jest jeszcze. Siadło, siadło. Słyszę dziwne dźwięki i tego się obawiam, powiem osobiście. Czy sprawdzę w ogóle, tu będzie robak z tego co pamiętam i to jest już koniec mapy. Gdzie on tam wszedł? Gdzieś pod mapę wlazł, biedny. Oj, dobra. Ojej. Tam też jest.
A to gnojek. On też stąd może strzelać. To jest niesprawiedliwe. No dobra, zabijmy jeszcze tego do końca. Tam coś jest zbugowane też. No dobra, nie mamy innej opcji. Pyk. Nie mamy już? Ało. Hop. Pyk. I martwe wszystko. Wszystko martwe. Chyba nam się udało. Wygraliśmy to. Oj, jak na pierwszą mapę, to chyba najbardziej się na niej zestresowałem, wiecie? Naprawdę to było bardzo ciężkie. Ale w końcu zyskaliśmy wszystkie serduszka. A przynajmniej tak mi się wydaje. I zyskaliśmy również te plany, które tam były. Nie zabiliśmy żadnego cywila. Więc jest git. O nie, myślałem, że tak się da, ale się nie da. Umarł i nie żyje. Uciekamy stąd. Uciekamy, zanim się zawali. Czyli dobra, już tutaj posiadłość mamy całą zakończoną. Zalusieńka posiadłość zrobiona. O, ale tu FPS-y spadły? No dobra. Tak, coś tam z optymalizacją ewidentnie siadło. 26 minut 30 sekund. Fajnie, fajnie. Zero śmierci. Wszystko zrobione na maksa. 200 prawie mobów zabiliśmy. Jak wygląda nasza książka w tej chwili? Tu już akta mamy zakończone, kryptę również mamy zakończoną, fabrykę mamy zakończoną. Teraz został las, śródmieście i linia frontu. Ale wiecie co? Ja bym sobie zobaczył, jak wygląda linia frontu. Na rogatkach miast pojawił się słup czarnego dymu. Wysłaliśmy agenta. Nie powrócił. Niepokoi mnie fakt wykorzystania tego odległego zakątka miasta na składowisko broni po wojnie. Za wszelką cenę pragniemy uniknąć sytuacji, w której umarli uzyskują dostęp do artylerii. Ruszaj do akcji i znajdź bramę. Bagdad na broń, agencie. Znajdź i zabezpiecz pistolet zabitego agenta. Chcemy zamknąć jego akta i oficjalnie powiadomić jego żonę. O Śródmieście otrzymaliśmy wiele doniesień od mieszkańców o niezwykłych incydentach w okolicy wieży zegarowej Deblois. Pospiesznie wybudowana i szczerze mówiąc powszechnie nielubiana wieża doprowadziła sponsorującego jej konstrukcję magnata drzewnego do bankructwa. Skoczył z jej dachu. Podejrzewamy, że przeklęta budowla ma jakiś związek z inwazją. Udaj się na szczyt tej wieży i zniszcz bramę. Pamiętaj, sam upadek nie zabija, ale uderzenie w ziemię tak. Stąpaj ostrożnie, agencie. I las. Trudno zignorować blask na północnej stronie nieba. Przy zachmurzonej nocy można go dostrzec z miasta. Nasi zwiadowcy donoszą, że las jest spokojny, ale należy dodać, że nie kwapili się ze zbadaniem go po zmroku. To w połączeniu z niedawnymi wypadkami okaleczenia bydła zmieniło moje zaintrygowanie w potrzebę działania. Wkrocz do akcji i wyeliminuj bramę. Nie zgub się i nie gin. Nie zgin, agencie. Wysłałem do lasu agenta, który nie powrócił. Obawiam się, że najgorszego, ale muszę się upewnić. Znajdź dowody wskazujące jego los. A tutaj mieliśmy jeszcze znajdź i zabezpiecz plany wieży Debilos. Deblois, kurde. Dobra, jej architekt był albo niesamowitym geniuszem, albo prawdziwym dziwakiem. Chcemy poznać prawdę, czyli tak. Mamy trzy rzeczy, które zbadamy w następnym odcinku. Ale myślę, że pójdziemy na linię frontu. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie... W opisie filmu. To w ogóle jest jeszcze jakaś mapa. I w ogóle może byśmy sobie zmienili kolory na przykład na następne. To jest invert. Invert raczej nie. Estrum. Underwater, Rhinet, Sepia. O, może Sepia? Albo coffee. Zobaczymy. Albo sepia, albo coffee. Ale raczej coffee. Coffee, jak to wygląda?
Trochę ciemniej, ale przyjemniej dla oka, bo nie jest takie czarno-białe. Jeszcze zobaczmy sobie sepię. No, sepia jest bardziej taka mocna. Game Kid, NF Sprint. O Jezu, to wygląda tragicznie. Jest za bardzo takie mocne. Albo jeszcze Invert Tinded. Ale nie, to mieliśmy chyba wcześniej. Tak, bo to jest tylko trochę jaśniejsze. Nie, graliśmy na software. Software. No jest różnica między tym a tym. To jeszcze możemy zagrać na Forest. O, Forest jest w sumie ciekawe, takie niebieskie, delikatne. Więc w razie czego piszcie w komentarzach, na jakiej chcielibyście zobaczyć kolorystyce tą grę. Tak więc trzymajcie się jeszcze raz. Grał dla was Shiro. Hej, hej!